Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy nasze top 10 najlepszych improwizowanych scen z filmów DC. My mother sculpted me from clay and I was brought to life by Zeus. Well, that's neat. You're dead. You think you could steal from us and just walk away? Yeah. Przyjrzymy się improwizowanym i przypadkowym scenom z filmów opartych na własności DC Comics. Przegapiliśmy jakąś super scenę? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10. Komplement Bane'a. Mroczny rycerz powstaje. Mówcie co chcecie o jego głosie, ale Bane Toma Hardiego to naprawdę efektywny złoczyńca. No one cared who I was till I put on the mask. If I pull that off, will you die? It would be extremely painful. You're a big guy. For you. Jednym z jego najgorszych czynów w filmie jest wysadzenie stadionu Gotham, ale wcześniej widzimy scenę, w której chłopiec śpiewa amerykański hymn narodowy. Bane przystaje przed wyjściem z tunelu i mówi, że chłopak ma przepiękny głos. Według producentów filmu, aktor Tom Hardy zaimprowizował tę kwestię. Bane to zbir, ale umie poznać dobry głos. That's a lovely, lovely voice. Numer 9. Batman o Doomsdayu. Batman kontra Superman, świt sprawiedliwości. Mroczny rycerz znany jest z improwizacji w czasie walki, a grający go aktorzy dotrzymują mu kroku. W kulminacyjnej scenie Batman kontra Superman zostaje uwolniony Doomsday. Now God is good as dead. Demoniczna istota ląduje przed Batmanem, a zakapturzony krzyżowiec nie może się powstrzymać od komentarza. Oh, shit. Aktor Ben Affleck w wywiadzie dla Entertainment Weekly powiedział, że sam go wymyślił. Czuł, że każdy by to powiedział w podobnej sytuacji, a my nie możemy się nie zgodzić. Numer 8. Joker w bladym świetle księżyca. Batman. Joker jest nieprzewidywalny, a grający go aktorzy są równie dzicy. W filmie Tima Burtona Batman Joker atakuje Bruce'a Wayne'a i Vicki Vale w jej mieszkaniu. Używając zwrotu, który Bruce zna aż za dobrze, daje mu wskazówkę co do swojej tożsamości. You ever dance with the devil in the pale moonlight? What? I always ask that of all my prey. I just like the sound of it. Chwilę później prezentuje jednak inny rodzaj tańca. Po znokautowaniu alter ego Batmana odchodzi, kłaniając się i parskając. Jack Nicholson zaimprowizował ten dyk i niegrzeczny dźwięk całkowicie z własnej woli. Numer 7. Lodówka. Joker. Murray, one small thing. Yeah. When you bring me out, can you introduce me as Joker? Skoro jesteśmy przy Jokerze, to miał też kilka improwizacji w swoim własnym filmie. Na przykład, kiedy Arthur Fleck zostaje sam w mieszkaniu, słucha wiadomości od detektywów na automatycznej sekretarce i przygnębiony obrotem spraw w swoim życiu wchodzi do lodówki. Hello, Mr. Fleck, this is Detective Garrett. We met the other night at Gotham General. My partner and I had a few more questions. Joaquin Phoenix nikomu nie powiedział, co chce zrobić. Ekipa była tak samo zszokowana jego dziwnym zachowaniem, jak publiczność. Numer 6. Rozmowa na łodzi. Wonder Woman. Yes, we sleep. We just don't sleep with the... You don't sleep with women. No, I mean I do sleep with women. I sleep with... Steve Trevor i Diana z Themyscira to cudowna para. Ich rozmowa podczas rejsu do Europy doskonale to ilustruje. Dianie trudno zrozumieć niechęć Steve'a do spania obok niej, choć w końcu go przekonuje. So you cannot sleep with me unless I marry you. I'll sleep with you if you want. I'll sleep right there. There's plenty of room. Then fine, if you don't mind, I'll go. No, it's up to you. Potem rozmawiają o reprodukcji, małżeństwie i pochodzeniu Diany. To niezręczne, zabawne i bardzo prawdziwe. A wydaje się tak autentyczne, dlatego że całą scenę aktorzy zaimprowizowali. Nie mamy pojęcia, jak oboje zdołali zachować powagę. You would not enjoy them. I don't know, maybe. No, you wouldn't. Why not?
They came to the conclusion that men are essential for procreation, but when it comes to pleasure, unnecessary. Numer 5. Rude. Aquaman. W poszukiwaniu zaginionego królestwa na Saharze, Arthur Curry i Mira wynajmują samolot. W drodze omawiają doświadczenia Miry z lataniem i jej obawy związane z powrotem na Atlantydę. Yeah, but you're engaged to the king. I have to take you back. Atlantis is many wonderful things, but forgiving does not. Kiedy jej urządzenie sygnalizuje, że są blisko, wyskakuje z samolotu. To był jej pierwszy lot, więc skąd miała wiedzieć, że nie umrze? Pilot chyba też się nad tym zastanawia, kiedy zauważa, że nie miała spadochronu. A Aquaman komentuje. Redhead! You gotta love him. I do niej dołącza. Ten tekst Jason Momoa podobno zaimprowizował. I jest to wisienka na torcie. Numer 4. Pomoc Batmana. Shazam. Aktor Zachary Levi jest zabawny, czy jako dorosły Billy Batson, czy tak ogólnie. I zaimprowizował jeden niezły tekst w tym filmie. You just made 73 bucks. 73 bucks? Come on! Hey, wait a minute. I just got an idea. I'd like to purchase some of your finest beer, please. Nikczemny doktor Sivana atakuje Shazema i to jest wyzwanie. Bohater wpada do szatni w centrum handlowym i panikuje, gdy ściga go wróg. This is crazy. You don't have to fight this guy. This isn't your job. You can run, right? Yes. You can run. Awesome. Uciekając przez alejkę z zabawkami, rzuca zabawkowym Batmanem w Sivanę i mówi: "Bierz go". Prośba o pomoc w takiej chwili jest chyba lepsza niż prawdziwy Batman. Chyba. Numer 3. Taniec w łazience. Joker. Jeszcze jedna scena z Jokera. Joaquin Phoenix wszedł w tę rolę i zrobił kilka zapadających w pamięć wyborów i improwizacji. Arthur Fleck w tym filmie sporo tańczy. Hey Arthur, you're a really good dancer. No, no. It was not. Taniec na schodach był w scenariuszu, ale kilka innych nie. Kusiło nas, by pogadać o tym, jak strzelał w mieszkaniu, ale nasz wybór padł na scenę w łazience. Po zabiciu trzech mężczyzn w metrze, Fleck przeżywa drobne załamanie nerwowe i wyraża swoje uczucia poprzez taniec. To niesamowita scena i wpadł na to właśnie Phoenix. Numer 2. Joker bije brawo. Mroczny rycerz. Okej, ostatnia scena z Jokerem. Heath Ledger w tej roli był bardzo rozchwiany i dało to świetne efekty. Why so serious? He sticks the blade in my mouth. Let's put a smile on that face. Po schwytaniu Jokera, Gordon dostaje awans od burmistrza. Tomorrow you take the big job. You don't have any say in the matter, Commissioner Gordon. Wszyscy biją brawo i są zaskoczeni, że Joker również. Ledger nikomu nie powiedział, że zamierza to zrobić, przez co reakcja innych była bardziej autentyczna. A poza tym, kto nie cieszy się razem z Gordonem, jest prawdziwym potworem. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy, dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Jestem Batman. Batman. Bruce Wayne, n'est-ce pas? Most of the time. To może dziwić, jednak Michael Keaton nie oddał się postaci tylko od strony fizycznej. Rzucił też jeden z najlepszych tekstów Mrocznego Rycerza. It's all over the pavement. Batman pokonuje dwóch zbirów i jednemu każe uprzedzić innych. Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. Zapytany, kim jest, miał podobno odpowiedzieć rycerzem lub zemstą, ale ani reżyser Tim Burton, ani Keaton nie byli z tego tekstu zadowoleni, więc Keaton wymyślił proste i kultowe rozwiązanie. What are you? I'm Batman.
Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.